Szczęść Boże, coś wam powiem. Mądrość jest jednym z darów Ducha Świętego. I to jest piękny, potrzebny dar, by kierować się rozumem w swoim życiu. Niestety mądrość może też być przeszkodą w otwarciu się na inne dary. Chociażby na wiarę, która przekracza nasze granice rozumienia świata i tego, co się w nim dzieje właśnie za sprawą Boga. Ostatnie dni dużo mówiliśmy o Eucharystii. Widzimy w niej chleb i wino i przyjmujemy ciało i krew Chrystusa. Wiedza mówi jedno, a dusza doświadcza czegoś innego. Takie sytuacje sprawiają, że jesteśmy zakłopotani. Męczy nas życie, jego trud nas obciąża. Wiązanie końca z końcem, różne wyzwania i wymagania. To zaproszenie do przyjścia do Jezusa, by przyjąć jego brzemię i jarzmo, też wydaje nam się niedorzeczne. Ale jak mówił święty Augustyn, tak lekkie jest brzemię Chrystusa, że nie tylko nie obciąża, ale odciąża. Nosząc je, zyskujemy to, że jesteśmy odciążeni. Jeśli je zrzucimy, będziemy bardziej obciążeni. Brzmi to enigmatycznie, ale wyjaśnia nam to Benedykt XVI, który stwierdza, że jarzmo jest gestem pełnej miłości i akceptacji. Jarzmo tego ramienia nie jest ciężarem, ale darem miłości, która podtrzymuje nas i czyni nas dziećmi. Prawdę mówiąc, Jezus podprowadza nas dzisiaj do miejsca, gdzie możemy odpocząć. Oczywiście nasz odpoczynek jest w Bogu. I choć Bóg jest wymagającym Ojcem, to nie jest tyranem. On chce, byśmy oddali Mu wszystko. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, poszerzamy swoje serce, wyzwalamy je z lęku. Życie każdego dnia nas zaskakuje różnymi przeciwnościami losu. Słowo podpowiada nam, jak sobie radzić z tymi przeciwnościami, które są wpisane w nasze życie. Zgiełk i cisza są w naszym sercu, tylko trzeba je w sobie odszukać i wyraźnie oddzielić. Kiedy szukamy ciszy wśród życiowych burz, tym spokojniejsze jest nasze działanie. Więcej opanowania i wyrozumiałości. Nie potrzeba wiele, by nas podpalić, byśmy byli wzburzeni. Dużo więcej pracy trzeba poświęcić na to, by nas wyciszyć. Gdy oddajemy Jezusowi wszystkie nasze troski i zmartwienia, tym samym pozwalamy Mu pomóc nam zrozumieć nasze emocje. Także On pomaga nam odkryć sens wydarzeń, w jakie wchodzimy. On po prostu uczy nas właściwie reagować na różne momenty trudne w naszym życiu. Ten dzisiejszy tekst to modlitwa Jezusa pełna uwielbienia i chwały. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Co odczytujemy w tej modlitwie? Wskazanie, byśmy postawili solidny fundament naszego życia, który jest zaufaniem Bogu. Solidność zależy od naszej wiary, a nie od mądrości. Wiara prowadzi nas za głosem Boga i sumienia. Mądrość wzbudza wątpliwość i zadaje pytanie, czy to wszystko jest możliwe. Nauczanie Jezusa miało swoje odbicie w Jego życiu. On nauczał nas, żebyśmy zaczęli dostrzegać nadzieję w tym, co jest beznadziejne, byśmy odpłacali dobrem, kiedy rozum mówi, żeby się zemścić. Doskonale zdaję sobie sprawę, że posłuszeństwo woli Bożej wiele nas kosztuje, jednak wypełnienie jej z miłością napełnia nas radością. W końcu jedynym nakazem, jaki Bóg nam przedstawia, to kochać. Choć można cierpieć z powodu miłości, to z jej powodu można też doświadczyć odpoczynku. Z Panem Bogiem.